To, że takie muzeum jest potrzebne, to widać chociażby po frekwencji na tej sali. Widać, że mieszkańcy Gostynina kochają swoje miasto i są bardzo zainteresowani jego historią, więc idea utworzenia takiego muzeum trafia rzeczywiście w gusty i potrzeby miejscowej społeczności i my jako Muzeum Mazowieckie dołożymy wszelkich starań, żebyście Państwo byli zadowoleni z tej nowej placówki kulturalnej w tym mieście. Muzeum znajdzie się, jak powiedziałem, w budynku Jatek. Ten budynek został pod koniec 2020 roku wykupiony z rąk prywatnych przez Samorząd Województwa Mazowieckiego, czyli przez nasz organ prowadzący, właśnie z celem utworzenia tam Muzeum Ziemi Gostynińskiej. Zresztą na pomysł utworzenia tam muzeum wpadło miejscowe środowisko, które państwo Bartosiakowie, którzy jak gdyby zainteresowali tym projektem naszego dyrektora, pana Leonarda Sobieraja, i on, obejrzywszy Jatki, stwierdził, że ten budynek jak najbardziej nadaje się na takie potrzeby. Proszę Państwa, mnie jako zastępcy dyrektora przypadło w dziale przygotowanie scenariusza stałej ekspozycji. To jest oczywiście zadanie przekraczające możliwości jednej osoby. Ja tutaj korzystam z pomocy wielu osób, historyków miejscowych, a więc pani doktor Barbary Konarskiej-Pabiniak, pani doktor Elżbiety Szubskiej-Bieroń, pani Jolanty Bigusowej. Dużą pomocą, taką praktyczną, służy pan Michał Bartosiak, który jest pełnomocnikiem dyrektora Leonarda Sobieraja do spraw tworzenia muzeum w Jatkach. Zresztą tutaj miejscowe środowisko jest na tyle bogate w pomysły, że korzystamy także z usług innych osób, którzy nam przygotują prezentację Gostynina w trzech przekrojach czasowych. To jest około 1900 roku, 1941-1960. Kto inny nakręci piękny film, który pokażemy na samym początku jako taka zachęta do zwiedzania tego muzeum. Proszę Państwa, o tym, co będzie w muzeum, to dowiecie się Państwo z mojego artykułu, który był pisany już kilka miesięcy temu. W związku z tym pewne rzeczy, no może nie uległy zmianie daleko idącej, ale pewne rzeczy uległy uszczegółowieniu. Otóż, proszę Państwa, budynek Jatek jest jednopiętrowy. To jest parter i poddasze. To jest w sumie nieco ponad 300 metrów kwadratowych, stosunkowo niewiele, ale może to i dobrze, bo w ten sposób przedstawimy to, co jest z dzisiejszej perspektywy i możliwości źródłowych do pokazania, czyli XIX i XX wiek. Tak się bowiem złożyło, że w historii Gostynina mamy wyraźną cezurę czasową, rok 1809, kiedy po prostu miasto uległo kompletnemu spaleniu, łącznie z drewnianym ratuszem i znajdującymi się tam dokumentami. Ocalały tylko zabudowania znajdujące się na terenie wzgórza zamkowego. Więc w zasadzie to, co działo się w Gostyninie przed XIX wiekiem, jest nam słabo znane. Natomiast no, położymy główny akcent na ten wiek XIX i XX. Mnie osobiście, kiedy zapoznawałem się z historią Gostynina, co znowu nie jest znowu taką trudną rzeczą, dlatego że i pani Barbara, pani doktor Barbara i pani inne osoby napisały naprawdę bardzo wiele pozycji historycznych. Najbardziej zafascynował okres dwudziestolecia międzywojennego. To się mówi okres dwudziestolecia międzywojennego, ale tak naprawdę to było 18 lat pokoju, kiedy doprowadzono tutaj linię kolejową, kiedy zbudowano piękny szpital, drugi w Zalesiu dla psychicznie chorych, trzeci rozpoczęto budowę w Kruku, kiedy budowano wielką, piękną szkołę przy dzisiejszej ulicy Ozdowskiego i tak dalej, zbudowano piękny kościół. I ten kościół istniał krótko, został rozebrany przez Niemców. Chcemy pokazać na makiecie, którą wykona pewien pan specjalizujący się w makietach, ze Zgierza. Właśnie dzisiaj wracam prosto tutaj ze Zgierza, kiedy omawialiśmy różne rzeczy.
kościół rozebrany przez Niemców świętego Marcina w skali 1 do 50. Także to będzie piękna bryła, naprawdę kościół w całej okazałości. Chcieliśmy też początkowo, i o tym pisałem w tekście, pokazać makietę zamku kostyńskiego, średniowiecznego jeszcze, ale tu jest korekta, ponieważ i rezultaty badań archeologicznych oraz lustracje z XV-XVI wieku, no jednak za dużo jest pytań tutaj, jeśli chodzi o szczegóły, jak to wyglądało, i z tego zrezygnowaliśmy. Natomiast pokażemy makietę Gostynina z 1939 roku, tuż przed wybuchem wojny, w skali 1 do 500. Uważamy, że to będzie naprawdę takie dobre źródło informacji dla mieszkańców Gostynina, jeśli chodzi o układ przestrzenny, topografię i architekturę Gostynina, w sumie nie tak odległego czasowo, ale to było rzeczywiście zupełnie inne miasto.